Rok 1939. Stanisław Szukalski. Ku wielkiej sławi. Dziś nie wystarczy nam, by tworzyć silnymi tylko Polskę, Jugosławię, Bułgarię czy Ukrainę separatystyczną. Wszystko to jest zbyt mało, by starczyło na przeciwstawienie się nadchodzącym dziejom, które są jeszcze w rękach cudzej opatrzności. Sojusze z obcorasowcami są zbyt niepewne i zmienne, jak zła pogoda. Dziś musimy dążyć do federacji wszystkich Sławian w wielką sławie. Jedynie wówczas możemy zawierzyć takiemu sojuszowi, gdyż opartym będzie na krewności krwi i rodosławieństwie. Sojusz taki będzie trwałą pewnotą dla nas, wywodząc swą ufność współzależności politycznej, ekonomicznej, kulturalnej i strategicznej. Nie czas na lokalizmy, polonizmu, ukrainizmu czy czechizmu. Dziś jedynie ideologia o uniwersalnym przyciągu może mieć możność powodzenia. Polonizm sprowokuje swym szowinizmem ukrainizm i na odwrót. Każdy samolubny narodowizm jednocześnie płodzi fanatyczny antagonizm u swych braci sławiańskich, tym więcej u mniej fortunnych i politycznie zależnych od wielkowładztwa tych, co wcześniej się dobrali do państwolitycznej przemocy. Już Germanie rozpoczęli najazd świata swym uniwersalizmem germanizmu. Narody swastyki koczowniczej już czynią najazd na tereny niegermańskie. Trzeci uniwersalizm pochłania dla innej potęgi pod pretekstem katolicyzmu, otwarcie zawłaszczywszy teraz Żydów do swej organizacji, wielkie połacie świata, szczególnie sławieńskiego. My, Sławianie, musimy rozpocząć pracę pod hasłem naszego własnego uniwersalizmu, a tym jest Wielka Sławia. Już jest początek jej w Jugosławii, teraz pora na stworzenie środkowej ze stolicą we Lwowie. Jugosławia swą nazwą sama przez się podkreśla, że jest tylko brzegiem całej olbrzymiej masy i skrajem naszej wspólnej siedziby rasowej. Germanie powracają coraz to świadomiej do prototypu swej duszy. Odtąd już będą tylko coraz jaskrawiej najeźdźcami cudzych ojczyzn, nie będą oni już więcej wzbogacać swej ni świata kultury, gdyż krew twórczych Sławian wyzbyła się w nich i ich własna, w cudzysłowie, oczyszczona została z etnograficznego pierwiastka rolniczego. Koczownicy, przeszedłszy tysiąclecie natchnionego nawiedzenia przez domieszkę naszej rolniczej krwi, przechodzą konwulsje pometamorficzne i szykują się w jeden straszliwy obóz niszczycieli, by wyruszyć ku wschodowi i południu, wzbogaceni cywilizacją i dzierżyć cudotwórczą technikę. Sławianie są ich największymi i najdawniejszymi wrogami. Ich też muszą zniweczyć, jeżeli nie da się ich podbić na niewolniku.
Ukraina z jej ludem Rusi jest tak umiejętnie, jak tylko rasowi koczownicy i najeźdźcy to potrafią, zarażana gorączką separatyzmu, by przyspieszyć rozwalenie się naszej spójni dziejowej. Czechów, Słoweńców, a teraz zaś Rusów sposobią do podzielenia, by osłabić, a potem zniszczyć przy pomocy bratobójstwa rasowego Polskę, która jest militarnie najpotężniejszym państwem słowiańskim, jednocześnie osamotnić, osaczyć i wreszcie zniszczyć dziejową ciągłość Sławia. Nie pora na wasze czy nasze narodowizmy. Musimy teraz pracować dla naszej wspólnej pewnoty pod hasłem naszego własnego uniwersalizmu, wielkiej sławy, a tylko wewnętrznie dla naszych poszczególnych narodów. Ci Ukraińcy, co dążą do separatyzmu, już pomijając zdradę polskiego szczepu, są zdrajcami własnego narodu i reszty Sławie. Lepiej, że choć stoimy na straży dwójkami i trójkami, jak słowiańskie narody, niżeli byśmy mieli być każde z osobna jako osłabiona ofiara. Zamiast łączyć się, to oni rozrywają przyszłą Sławię, co właśnie akurat składa się ze złowieszczymi planami koczowniczo-najeźdźczych Attilan germańskich. Prowodyrzy separatyzmu ukraińskiego dla prywatnych ambicji sprzedają swój naród w niewolę attilowskich najeźdźców tak, jak to się już stało u Czechów. Oni obrzynają nos, by swej twarzy zrobić na złość. Dążmy do mianowania się wspólnie wielką Sławią. Nazwy zaś narodowe, Polski, Rusi, Jugosławii i tak dalej, zachowajmy jako denominacje terytorialne i szczepowe. Teraz zaś twórzmy wewnętrznie, narodowo i zewnętrznie rodosławiańsko jedną Unię Młodych. Bez względu na wieki, na naszą przynależność, oddajemy miejsce w ataku Kraka Rusom czy Ukraińcom, jak wolicie, abyście uznali go za nasze wspólne narzędzie do walki o bohaterskie dzieje dla wielkiej sławy. Zwracamy się do wszystkich Sławian, z wyjątkiem Mongo-Moskowitów, do nadsyłania nam głosów swej bratniej skorości. Atak Kraka, by zaznaczyć swą gotowość i że bez niego nic się stać nie może, woła hasło umu: Tum ja!